Witajcie moi drodzy na kanale Krypto Stasiak. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak grać na Binance Futures, jak grać na dźwigni, co to jest granie na dźwigni i zrobimy sobie taki techniczny poradnik po prostu od A do Z, jak na Binance to wygląda, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i jak po prostu ten Futures działa. Także nie przedłużając, zaczynajmy odcinek. A więc moi drodzy, po pierwsze, co to jest futures, co to jest granie na dźwigni? Mamy dwa rodzaje jakby grania na giełdzie kryptowalutowej, czyli handel spot, czyli to jest handel, w którym wrzucamy powiedzmy 1000 dolarów, kupujemy daną kryptowalutę i tyle procent, ile ona urośnie lub spadnie, tyle zarobimy lub stracimy, chociaż pamiętajcie, że nie tracicie, dopóki nie sprzedacie. Więc tutaj nie ma takiej sytuacji na handlu spot, że jakby transakcja Wam się automatycznie zamknie. Chyba że wrzucicie sobie sami stop lossa, ale jakby giełda Binance nie ma do tego nic do gadania, nie zamknie Wam pozycji, dopóki Wy sami tego nie będziecie chcieli zrobić. Także tyle, ile wrzucicie, tyle procent, ile urośnie, jesteście do przodu, jeżeli sprzedacie, tyle, ile jeżeli spadnie i również sprzedacie, jesteście po prostu do tyłu. Więc to jest tak jakby najbardziej bezpieczna opcja grania, ponieważ wszystko tak naprawdę zależy od Was, nie musicie się niczym przejmować i gdzieś tam nawet możecie to zostawić na rok, dwa, trzy lata, żeby sobie leżało, co fluktuacje rynku wtedy jakby nie będą Was dotyczyły, no i za jakiś czas sobie wyjmiecie daną kryptowalutę z X zyskiem. Jeżeli chodzi o futures, czyli granie na dźwigni, jest to zupełnie inna sprawa, milion razy bardziej niebezpieczna, że tak powiem, o wiele mniej chroni Wasz kapitał i nie jest tak prosta do ogarnięcia. Dlaczego? Dlatego, że gramy tam na dźwigni. Możemy sobie wybrać dźwignię na Bitcoinie od 1 do 125, na innych kryptowalutach zazwyczaj od 1 do 50. I o co teraz chodzi z tą dźwignią? Chodzi o to, że przykładowo wrzucamy 1000 dolarów, grając na dźwigni 1 do 10, giełda inwestuje Wam 1000 dolarów razy 10, czyli 10 tysięcy dolarów, prawda? Czyli tak jakby pożyczacie 9 tysięcy dolarów od giełdy i na przykład jeżeli zrobi się ruch na danej kryptowalucie 5%, to wtedy mnożycie to razy 10, czyli zarobiliście 50% Waszego bazowego wkładu, czyli z 1000 dolarów macie 1500. Ale oczywiście jest coś takiego jak likwidacja Waszej pozycji, czyli przykładowo jeżeli zakładacie sobie taką dźwignię, to ten Wasz kapitał może bardzo szybko zniknąć, bo weźcie pod uwagę, że jeżeli na przykład Wasze przemyślenie się nie powiedzie pozycja na przykład spadnie o 5%, to tracicie 50% kapitału. Jeżeli spadnie o 10, to automatycznie Binance zamyka Wam tą pozycję, żeby nie tracić pieniędzy, które Wam pożyczył, czyli likwiduje Wasze pieniądze, zamyka pozycję na stracie maksymalnej, czyli jakby wsadzacie 1000, wyciągacie 0. Ale Binance zabezpiecza siebie, no bo to dla niego jest najważniejsze. Także no jest to bardzo ryzykowne, jest to bardzo trudne. Trzeba to przeliczyć sobie, bo jeżeli robicie dźwignię 1 do 10, to musicie pamiętać o tym, że trzeba ustawić stop lossa w odpowiednim momencie. Oczywiście jak zrobicie analizę techniczną na takim poziomie, żeby też tego stop lossa bezsensownie Wam nie wybiło, bo jeżeli postawicie go zbyt w złym miejscu, tak to nazwijmy, i będzie jeden krótki pik w dół na przykład, zamknie Wam pozycję i zaraz odbije się do góry, gdzie moglibyście być z dużym zyskiem. Także tego stop lossa zawsze lepiej dać trochę niżej lub wyżej w sytuacji shorta, no bo na futures możemy grać w dwie strony. Zakładać pozycję long, czyli zakładamy, że dana kryptowaluta pójdzie do góry i na wzrostach zarabiamy, oraz pozycję short, czyli zakładamy, że kryptowaluta spadnie i w sytuacji, w której ta kryptowaluta spadnie, Wy zarabiacie, ponieważ short polega na tym, że tak jakby pożyczacie od Binance'a daną ilość kryptowaluty i ją automatycznie od razu spieniężacie, zakładając, że ona spadnie w dół, odkupujecie na dołku i tak jakby Binance'owi oddajecie to, co pożyczyliście, a reszta zysku jest dla Was. Shorty na pewno są dużo bardziej skomplikowane. No, analiza techniczna, jeżeli chodzi o futures, musi być w małym palcu. Albo chyba faktycznie może się wydarzyć jakiś mocny dołek, gdzieś tam jesteście w stanie stwierdzić, że poniżej pewnego poziomu to nie spadnie i jesteście naprawdę fajnie w stanie zarobić. Ja na futures troszeczkę sobie działam, ale nie głównie. Głównie gram na spocie. Futures to jest gdzieś tam jakiś dodatek, z którego korzystam i faktycznie, kiedy jest sytuacja, gdzie jest jakaś nowe ATH danej kryptowaluty, warto na przykład shortować, jeżeli oczywiście analiza techniczna to pokaże, lub jest jakiś bardzo duży dołek, tak jak teraz był Fantoma na 1.14, warto to zlongować,
ponieważ można zarobić 100, 150, 200% w przeciągu 15 minut tak naprawdę. Także przejdźmy sobie może teraz po prostu do Binance'a i pokażę Wam, jak to technicznie wygląda od A do Z. A więc moi drodzy, jesteśmy na Binance, zalogowaliście się, jesteście na swoim portfelu spot. Ja tutaj wrzuciłem na cele testowe 100 dolarów, żebyśmy na 100 dolarach sobie zagrali, zobaczyli, jak to po prostu wygląda. Więc przechodzicie sobie, żeby wejść na handel futures, przechodzicie sobie na derywatywy i USDM futures. Jak klikniecie, przechodzicie do całego panelu, w którym będziemy bawić się na dźwigni. Oczywiście, jeżeli nie zrobiliście testu, który uprawnia Was do grania na dźwigni w tamtym roku, to żeby w to grać, musicie wypełnić taki krótki test, żeby Binance wiedział, że plus minus cokolwiek wiecie, o co chodzi. On jest bardzo prosty, myślę, że sobie poradzicie. Tyle, że nie wiem, czy w tym roku nie zrobili czegoś takiego, że jeżeli Wy rozwiążecie ten test, to będziecie mieli jakąś dźwignię tam małą na początku, dopiero po kilku miesiącach Wam się odblokuje. Ja to robiłem już dawno, więc ja mam tą dźwignię oczywiście odblokowaną. I teraz wejdźmy sobie na przykład... zostańmy na Bitcoinie. O co tutaj chodzi, jak musimy zacząć grać? Musicie mieć na Waszym portfelu spot oczywiście jakieś środki, żeby zasilić futures, no bo tutaj musicie mieć jakieś dostępne USDT. Więc tutaj po prawej stronie na dole macie taki guzik transfer, klikacie transfer, dajecie fiat i spot na USD futures, klikacie na przykład max lub ile chcecie, klikacie potwierdź i ta kwota z portfela spot przejdzie Wam na futures. Widzicie, mamy 100 dolarów. I teraz po kolei, o co chodzi tutaj w całym tym panelu. Ja akurat mam połączane kilka indykatorów do analizy technicznej, czyli RSI-a, MACD, EMA i Bollinger Bands. To w innych odcinkach sobie będziemy tłumaczyć o każdym poszczególnym indykatorze do analizy technicznej, o co z nim chodzi, jak działa, jak go ustawić, ale to innym razem. I teraz załóżmy, że chcecie sobie zagrać na Bitcoinie. Tutaj, w tym miejscu, możecie ustawiać maksymalną lub minimalną dźwignię. Czyli mamy od 1 do 125, tylko zwróćcie uwagę, że na przykład na dźwigni dajmy sobie 20. Maksymalna wartość pozycji na tej dźwigni to jest 7,5 miliona USDT. Czyli jeżeli dacie x swoich pieniędzy, zrobicie dźwignię 1 do 20, to kwota i tak nie może być większa niż 7,5 tysiąca. Przy 50 milion, przy 75 250, tu też i przy 125 50 tysięcy dolarów. Także tutaj musicie sobie, niestety matematyka musi być na wysokim poziomie, żeby to wszystko fajnie sobie policzyć, ale załóżmy, że dajemy na przykład dźwignię razy 50, potwierdzamy i teraz tutaj mamy nasze 100 dolarów. Jeżeli klikniemy sobie tutaj, w tym miejscu, możemy sobie ustalić, ile tych kapitału z tych 100 dolarów chcemy przeznaczyć. I widzicie, jak ja dam na przykład 100%, to będę inwestował kwotą 4902 dolary przy dźwigni razy 50, no bo 100 razy 50 daje nam prawie 5000 dolarów. Oczywiście możecie sobie robić zlecenie na podstawie rynku, czyli w sytuacji, kiedy tu wszystko ustawicie, dacie kup, zrobicie longa lub shorta, może Wam to zrobić po cenie rynkowej lub tak jak w spocie, po limicie, czyli tutaj możecie sobie wpisać, po jakiej cenie chcecie, aby dana kryptowaluta została zakupiona. I tutaj macie możliwość ustawienia ceny, po jakiej chcecie kupić. Czyli na przykład widzicie, Bitcoin kosztuje 39 230, ale Wy myślicie, że spadnie do 39 tysięcy, więc tu wtedy możecie sobie wpisać 39 tysięcy. Jak klikniecie którąś z tych opcji, to po tej kwocie Wam po prostu zlecenie wrzuci. Co mamy poniżej? Tutaj mamy TPSL, czyli zlecenia Take Profit i Stop Loss. I to polecam od razu ustawiać przy zrobieniu takiego zlecenia. Take Profit, czyli przy jakim poziomie ma nam automatycznie futures sprzedać naszą pozycję z zyskiem. I tutaj na przykład sobie wpisujemy, żeby nam sprzedało, jak Bitcoin będzie po 40 tysięcy. I najważniejsza rzecz, czyli Stop Loss. Polecam go wbijać od razu, czyli to jest zlecenie, w którym oczywiście automatycznie Binance nam zamknie pozycję, kiedy ustalimy sobie, że nie chcemy tracić już więcej niż na przykład te 10%. To oczywiście musicie sobie przeliczyć, bo pamiętajcie, że jak zrobicie dźwignię 1 do 50 i ustawicie sobie stop lossa, że nie chcecie, żeby pozycja Wam się zamknęła, powiedzmy, żeby pozycja Wam się zamknęła maksymalnie na 5% straty, to teraz musicie policzyć 5 razy 50, czyli tak naprawdę, jeżeli zrobimy sobie 5% razy 50,
no to już nie jest 5% straty na waszym kapitale, tylko 5 razy 50. Czyli właściwie to wam się zamknie pozycja. Tak naprawdę, jeżeli byśmy zrobili nawet 1% straty tutaj w tej sytuacji na dźwigni razy 50, to macie stratę kapitału w wysokości 50%. Więc jeżeli byśmy dali na przykład dźwignię 1 do 10 i wasza pozycja spadnie o 5%, tak, to wtedy tracicie nie 5%, tylko 50% waszego bazowego kapitału. Więc musicie o tym pamiętać i to bardzo dobrze sobie przeliczać. Tu oczywiście macie zlecenia sprzedaży, kupna, możecie sobie sprawdzić głębokość rynku, ustawić sobie oczywiście przedział czasowy wykresu, czyli każda świeczka ma 15 minut, godzinę, 4 godziny lub tutaj nawet możemy sobie takie tiki włączyć co 1P, czyli co 1 minutę. Każda świeczka to jest 1 minuta i oczywiście narzędzia z TradingView, które możecie sobie używać do analizy technicznej. Ale przejdźmy teraz na przykład do zakupu. Ja sobie wejdę na Lunę. Dlaczego wejdę na Lunę? Dlatego, że Luna miała dopiero co swoje ATH, jak możecie zobaczyć na poziomie 104,5 dolara. Dajmy sobie godzinny wykres. 104,5 dolara. Przykładowo, mówię to jako przykład, mamy double top, mamy, czyli dwa indykator, który nam mówi o tym, że prawdopodobnie będziemy lecieć w dół, mamy double top, prawdopodobnie będziemy spadać, trend spadkowy oczywiście jest również na RSI-u, powiedzmy, że w okolicach 80 dolarów mamy gdzieś tam jakąś linię wsparcia pierwszą. Ja zakładam przykładowo zakładam, że Luna będzie spadała i chciałbym na tym zarobić. I teraz ustawiam sobie, powiedzmy, zlecenie rynkowe, dajmy sobie, i teraz uwaga, pamiętajcie, że jeżeli dacie 100% waszego kapitału i tutaj nie będzie nic dostępne, to wtedy cena likwidacji będzie dużo mniej korzystna dla was, niż jeżeli byście mieli tu jakieś zabezpieczenie. Czyli na przykład, jeżeli damy 50% przy dźwigni 1 do, dajmy sobie maksymalną 50, czyli 1000 dolarów inwestujemy, to cena likwidacji, która tutaj macie, będzie dla was korzystniejsza, będzie po prostu dużo, będziecie mieli większy margines jakby do tego, żeby automatycznie Binance wam zamknął pozycję. Ale zróbmy sobie przykładowo na 100%, na maksymalnej dźwigni, take profit, wpiszemy sobie na przykład 90 dolarów, a stop loss ustawimy sobie na poziomie 95,5 dolara. Ja uważam, że będzie leciało w dół, więc klikamy sprzedaj short. Zlecenie się pojawiło, mamy wielkość 5000 USDT, cena wejścia 95 dolarów, cena likwidacji 95,95 dolara i to jest ta cena likwidacji, w której nam Binance automatycznie pozycję zamknie. Tutaj macie oczywiście napisane, za jaką kwotę weszliście, to jest ta linia tutaj. Tutaj macie stop market trigger, czyli w tym miejscu mój stop loss zostanie uruchomiony, a tutaj macie take profit, w którym miejscu zostanie profit po prostu wzięty. Dodatkowo macie PLN ROE, czyli tutaj wam pokazuje na bieżąco, jaki macie zysk. Możecie sobie tu kliknąć i macie takie znane wszystkim z Twittera pola, które wam pokazują, ile zarobiliście, lub możemy lecieć w dół i na przykład stracicie. Dodatkowo, jak wejdziecie w otwarte zlecenia, widzicie, tutaj mamy stop market, czyli to zlecenie stop lossa i zlecenie take profit. Oczywiście, jeżeli nie ustawicie go na początku, powiedzmy, że tych zleceń tutaj nie będzie i chcecie je ustawić podczas tradowania, czyli nie ustawiliście przy zakupie, tylko dopiero po chwili chcecie to zrobić, to klikacie tutaj taki mały kwadracik z ołóweczkiem i tutaj możecie sobie wpisać wasz take profit, czyli na przykład wpisujemy 90 dolarów i automatycznie wam pokazuje, że będziecie na plusie 261 dolarów. Jeżeli wpisacie sobie stop lossa na przykład na poziomie 95,5, to pokazuje wam, że będziecie przy tym poziomie stop lossa będziecie 24 dolary na minusie. No, macie to prosto, klikacie potwierdź i wtedy wam te dwa zlecenia się tutaj pojawiają i jest ok. I zobaczcie, jakie to jest fajne i szybkie. Ja sobie to teraz wyłączę, patrzcie się. Mamy już 20%. Jak ja bym teraz wrzucił 50 tysięcy, 100 tysięcy złotych na tej dźwigni, to ja już bym 20 tysięcy zarobił.
I teraz mogę kliknąć albo limit, jak chcę zamknąć z palca, mogę kliknąć zamknij wszystkie pozycje market, czyli po cenie rynkowej, która zawsze będzie trochę inna niż wam w danym momencie pokazuje, lub po limicie, czyli na przykład tu sobie wpisuję, że chcę sprzedać w tym momencie tą pozycję za 94,5, jak kliknę limit, to w momencie, w którym będzie 94,5 przykładowo, to ta pozycja mi się automatycznie zamknie. Ciekawe, fajne, przyjemne. No i teraz patrzcie, klikamy market. Zamknęło nam pozycję po markecie, możecie sobie wejść na historię zleceń lub historię transakcji, zobaczyć sobie, jak to wygląda. I jak widzicie, dostępne $124.78. Czyli podczas kręcenia tego filmu, rozmawiając z wami przez kilkanaście sekund, może minutę, zarobiłem 24%. Fajnie, ale może też iść to w drugą stronę, czyli moje, powiedzmy, przewidzenia się nie sprawdziły i Luna nie będzie tak spadała, tylko zaraz wybije do góry, wybije moją cenę likwidacji i zamknie mi pozycję, jeżeli nie będę miał ustawionego stop lossa i nie będę miał 124 dolary, tylko jak jest to 0 dolarów. Więc no to musicie brać pod uwagę, jakby to jest bardzo ważny element gdzieś tam, grania na futuresie, ponieważ to jest bardzo duże ryzyko i musicie sobie, zanim wszystko ustawicie, kupicie, musicie sobie przeliczyć, na jakim poziomie po analizie technicznej ustawić waszego stop lossa, żeby też nie tracić zbyt dużo pieniędzy. Jeżeli w ogóle nie robiliście tego nigdy, to polecam, i chcecie zacząć, to polecam zacząć grać na bardzo małych kwotach, maksymalnie 100 dolarów, przeklikać sobie to, zobaczyć, jak to działa. Ale przede wszystkim analiza techniczna, jeżeli chodzi o futures, jest czymś niezbędnym. Bez tego tak naprawdę nic nie zrobicie. I nie słuchajcie jakichś grup sygnałowych płatnych, bo to jest shit, totalny shit. Może są jakieś grupy, co coś tam działają i pokazują tam, że ileś tysięcy zarobili, ale ja w to nie wierzę, działam sam. Widzicie? To cały czas spada, więc tak naprawdę jakbyśmy przytrzymali, mielibyśmy o wiele, wiele większy zysk. Dlatego też, zanim w to wejdziecie, zobaczcie sobie film, przeglądnijcie sobie tutaj wszystko, bo teraz też mogliśmy kliknąć long i jakbyśmy kliknęli long, no to ten zysk tutaj, który był, nie byłby na plusie, tylko byłby na minusie, no bo Luna cały czas spada w dół. A tak w ogóle moim zdaniem to ta Luna powinna spaść w okolice 80, bo nie dość, że ma double top, tak jak powiedziałem, to jeszcze do tego wszystkiego było nowe ATH, więc korekta musi się pojawić. Zobaczymy, do jakiego poziomu, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Myślę, że spadać powinna mocno. Oczywiście nie bierzcie tego pod uwagę, ponieważ to nie jest żadna porada inwestycyjna i prawdopodobnie się mylę. Oczywiście nie powinniście mnie słuchać, powinniście sami podejmować własne ruchy, własne kroki, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, szczególnie rynek futures. I w momencie, w którym już macie tutaj te dostępne 124 dolary, chcecie z powrotem to sobie gdzieś tam przelać na Binance czy na portfel, klikacie po prostu jeszcze raz transfer, tylko tutaj tą strzałeczką po prawej stronie zamieniacie z USD M Futures na Fiat, klikacie sobie Max, klikacie sobie potwierdź i ja już w tym momencie mam 0 dostępnych dolarów na moim koncie Futures. Mam je wszystkie na spocie, gdzie mogę sobie je wypłacić na konto bankowe lub gdzieś tam przelać na wasz portfel. Jest to bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajna, ale trzeba z tym uważać, bo naprawdę może się udać fajnie zarobić, ale można też stracić ogromne pieniądze. I tutaj ja mam taką grupę też nawet na Telegramie polubioną, to jak ja tam patrzę, jak ludziom likwiduje pozycję po 1,5 miliona, to jest masakra. Także technicznie wam wytłumaczyłem, myślę, jak działa futures. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie pomogę, odpowiem. Jest to taki bardzo podstawowy poradnik techniczny, po prostu jak tutaj się poruszać, ponieważ jeżeli byśmy chcieli sobie zrobić stricte poradnik, jak w tym działać, no to musielibyśmy i tak najpierw nauczyć się gdzieś tam podstaw analizy technicznej. Ale jeszcze wam pokażę jedną rzecz, bo tutaj mamy taki kalkulatorek, to jest bardzo fajna rzecz. I tu możecie sobie na przykład wpisać, że daliście dźwignię 50, cena wejściowa była powiedzmy 95 dolarów, cenę wyjścia chcecie zrobić 90 dolarów i wolumen wpisujecie nie ten, który mieliście w dostępnym waszym USDT, tylko wolumen po dźwigni, czyli wpisujecie na przykład tam było ile 5000 dolarów, czyli wpisujemy 5000 dolarów na szorcie razy 50, oblicz. Pokazuje mi, że gdybym to podtrzymał do 90, to zarobiłbym
260 dolarów, czyli 263%. Oczywiście tu możecie sobie też sprawdzić cenę likwidacji, zanim zrobicie zlecenie, jaka będzie. Taki macie kalkulatorek po prostu, który Wam pomoże przeliczyć gdzieś tam te punkty wejścia, wyjścia, jak ustawić stop lossa ewentualnie i tak dalej, i tak dalej. Także moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za oglądnięcie odcinka. Mam nadzieję, że gdzieś tam coś pomogłem, coś pokazałem. Będziecie mieli zabawę na weekend. Mam nadzieję na małych kwotach, żeby sobie to popróbować i zarobić na piwko lub na dom. Wiadomo, jakie kwoty wsadzimy, takie wyciągniemy lub stracimy wszystko. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że wszystko, co było w tym filmie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, to są tylko moje subiektywne przemyślenia i nie powinniście mnie słuchać w żadnym stopniu, powinniście sami podejmować decyzje a propos Waszych inwestycji, ponieważ jak wiecie, możecie stracić 100% Waszego kapitału, działając w krypto. Także dzięki wielkie za oglądnięcie odcinka. Życzę powodzenia na futures. Dajcie znać ewentualnie w komentarzach, ile zarobiliście, ile straciliście. Mam nadzieję, że nie stracicie. Chociaż człowiek tracąc też się uczy, pamiętajcie. Subskrybujcie, polubcie filmik, dajcie dzwoneczek, jeżeli oczywiście Wam się tylko podobało, żeby nie przegapić następnych odcinków. I słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się.